Halo, z kim się słyszymy? Halo, halo, dzień dobry, ja dzwonię tutaj do bagiety. Dzień dobry. Nie, to jest chyba Gabrysia. Jak masz na imię? Ja jestem Krysia. A, Krysia. A skąd dzwonisz? Z jakiego... Ja 23 km od bagiety mieszkam. A, to rozumiem. Skoroszczy. Bardzo mi się nie podoba mi się jedna rzecz. Jaka? Mi się bardzo nie podoba, że Jaś Kapela tak szydzi z bagiety. Jak szydzę bagietę? Że szydzisz z bagiety. Ja szydzę z bagiety? No ale to już dostał ten nauczkę. On się boi. Ale to jest za mało. To jest za mało. Bagieta nie może dać sobie kurwa wejść na głowę, człowieku. Spokojnie, mamy wszystko pod kontrolą. No, zaciśnięte pięści i do przodu. Otwaj te serca. Pamiętaj, że prawą biję, a lewej się kurwa boję. Krystyna, bagieta, a ty jesteś... Jakiś... Słusznie. Bagieta, my wszyscy czekamy na walkę z sieniem. Z cieniem? Walkę z sieniem. Dla Krystyny zrobisz? Dobra. Krysia, dla ciebie. Kurwa, my czekamy wszyscy. Czekaj, nie pierdolnij mnie, tylko ja się może przesunę. Uważaj na ludzi, bagieta, uważaj. Dobrze, bagieta. O kurwa, co ty robisz? Człowieku, tylko tam zje. Ale kurwa... A jaki kurs na bagietę, na Fortunie? No właśnie, by musieli na belce to pokazać, zaraz sprawdzę. Ja myślę, że poszedł w dół. Krysia, jeszcze jakieś pytanko? Do Dominiki może, Krystyna. Dominika! Dominika, nie patrz się tak namiętnie na Kasiusza! Nie patrz się namiętnie. Boże, ja miałem wrażenie, że to jakaś zboczona... Krysia, ona patrzy na mnie! Bagieta, to działaj, działaj! A będę działał, będę odhaczał ten wagon! Będę odhaczał ten wagon! Nie dasz rady! Bagieta! Nie ma rzeczy niemożliwych! Czasami są... Bagieta, słuchaj! Mogę jedno udowodnić! Koleżanka liczy na buziaka w policzek! Bagieta! Nie, ja nie robię wbrew dziewczyn, jeśli czegoś nie chcą. Nie wymuszam. Same przyjdą. Ale nie. Wstydź. Krysia, ale co myślisz, że on tu nie robi wbrew, a Jasiu nie chciał wpierdol dostać, a dostał? A ja mówię w stronę kobiet, powiedział. Nie dostałem, tylko tam przewrócił mi krzesło, no mój Boże. Dobra, dajmy Krysi jeszcze tu, skoro jest z nami na linii. Jasiu! Słucham panią. Jasiu, powiedz mi, bardzo nieładnie się zachowałeś w stosunku do mega kocika. Dlaczego tak się zachowałeś? Bo jest frajerem. Bo mega kot kłamał na konferencji, wiedząc o tym, że nie dostał walki, dlatego że federacja go nie chciała, a kłamał, że ja odmówiłem mu walki. Oraz jest okropną osobą, obrzydliwym oblechem, który na przykład... Nie wiem, gadał ostatnio, chwalił się, że nie wpuszcza na imprezy dziewczyn, które są stare albo grube. I po prostu jest obrzydliwym oblechem, który wykorzystuje kolejne młode dziewczyny, które potem kończą marnie. Dwie popełniły samobójstwo po związku z nim i uważam, że to jest okropne i takich osób nie powinno być miejsca i po prostu się wkurzyłem i go zacząłem dusić. I będziesz w niego wjeżdżał za każdym razem, jak będziesz go widział. Jest to dobry pomysł, masz rację. Rzeczywiście powinienem tak robić. No, dziękuję za pomysł. Na dymy. Trzymajcie się. Krysia, będziesz na gali? Będę na gali, będę głośno kurwa krzyczała. A na jaką walkę najbardziej czekasz? Grzegorz Szulakowski i Norman Parker. I za kim jesteś? Pewnie za Szulim. Za swoim trenerem najlepszym. Ja chodziłam kiedyś do niego, taką ze mnie zrobił maszynę, że hej! No to pozdrawiamy cię, Krysia, i do zobaczenia 9 lipca w Arenie Gdynia. Trzymajcie się, bawcie się dobrze. Hej, dziękujemy za telefon. Na razie.